Za wyjątkiem odcinka Krapkowice-Żywocice wszystkie drogi wojewódzkie w naszym regionie są przejezdne. Mamy opinię dotyczącą kilku mostów i będziemy zlecać ekspertyzę na pewno, jeśli chodzi o most w Krasnej Górze, jeśli chodzi o most w Paczkowie. Odcinek Klisino-Racławice-Śląskie jest przejezdny, ale to nie oznacza, że nie będziemy na tym odcinku dokonywać gruntownej przebudowy i podnosić rzędnej, jeśli chodzi o ten odcinek, tam bardzo newralgiczny, który został na dość dużej odległości zalany. Ta szacowana wielkość strat nie ulega zmianie, ona jest dzisiaj w dalszym ciągu na poziomie 440 milionów, jeśli chodzi o infrastrukturę wojewódzką, chyba że ekspertyzy, które będziemy zlecać, zmienią ten zakres finansowy.